jak rozłożyć i złożyć taki namiot, który można nabyć w każdym hipermarkecie czy w Biedronce. I widzę, że tu sporo takich namiotów też jest na plaży, ale nie bardzo ludzie wiedzą, jak je złożyć. Tu jest w środku instrukcja, nie będę jej nawet pokazywał, bo nie ma sensu, bo jest naprawdę do kitu, nic z niej nie wynika. Otwieramy i rozłożenie jest banalnie proste, to są 2 sekundy. Ten pasek ściągamy i to się samo rozłoży. O, i mamy rozłożone. Większy problem będzie ze złożeniem tego ustrojstwa, ale pokażę, jak to fachowo zrobić. W prosty sposób, 2 minuty albo w minutę. Bierzemy, kładziemy go na boku, nie? Tu ściskamy, zginamy tak, żeby on się zgiął i kładziemy go w ten sposób, o. Tu trzymamy i teraz bierzemy te kółko tu, o tak, ja tu pokazuję. Tu z tyłu cały czas trzymamy, jedną ręką, drugą ręką tu, czyli do tej dziury wginamy ten pałąk i teraz naginamy to tak maksymalnie do środka i w dół. Mamy 2 kółka, nie? Tu jeszcze takie mniejsze. No i te 2 kółka nakładamy na siebie. Tak. O. Mamy je już nałożone. I teraz widać, że te 3 kółko, które tutaj powstało na dole, jest, no jest większe, nie? Więc musimy to wyrównać. No po prostu wyrównujemy to na zasadzie takiej toczenia. Te kółka się wyrównają. Tak. Jak są mniej więcej równej średnicy, te mniejsze z tym większym, takiej mniej więcej średnicy jak pokrowiec, to możemy wtedy zamknąć to do pokrowca. Najpierw tym paskiem, żeby nam się nie otwarło, bo to się otworzy w 1 sekundzie. No i już mamy wszystko. Wkładamy do pokrowca i go zapinamy. No i mamy poskładane wszystko elegancko. Doradzałbym nie stawiać go tak do słońca, nie? Bo jeżeli go tak postawimy dokładnie do słońca, no to on nam nic nie da, no bo w środku nadal będzie nas słońce prażyło w samo południe, więc po prostu to nam nic nie da. Trzeba go po prostu tyłem, najlepiej do słońca, no albo przynajmniej bokiem. Bo jeżeli go damy tyłem, to wtedy ten cień, jak widać, jest tutaj rzucany daleko do przodu i można się spokojnie wyłożyć, nie ryzykując spalenia sobie nóg. No więc jeżeli mamy do dyspozycji taką wydmę jak tutaj, no to po prostu możemy go tak ustawić, że niepotrzebna nam poduszka. No, dla wygody kładziemy go nieco na tej wydmie, no i wtedy kładę się wygodnie, mam wyżej głowę, mogę obserwować morze, bo tutaj mam głowę po prostu wyżej. Tak doradzam tylko, jeżeli są takie wydmy, bo nie wszędzie na każdej plaży są.